Hej, mam dla was dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że odnaleziono fontannę młodości, a zła, jej moc nie działa na ludzi. Kilku szczęśliwców z Królestwa Zwierząt zostało obdarowanych wyjątkowo długim życiem. To niesamowite, ile z tych stworzeń przetrwały na naszej planecie. Poznajmy Jonathana. Jonathan to przedstawiciel gatunku żółwia olbrzymiego i szacuje się, że urodził się w 1832 roku. To oznacza, że ma już 187 lat. Najstarszy człowiek na świecie, Japończyk Jiremon Kimura, żył 116 lat i 54 dni. A to znaczy, że Jonathan jest już o 71 lat starszy od najdłużej żyjącego człowieka. O rany. Dla większości z nas to całe życie. Weterynarze, którzy się nim opiekują, twierdzą, że wciąż ma się świetnie. A możecie zobaczyć na wyspie Świętej Heleny, gdzie jest lokalnym celebrytą. Jego podobizna została nawet wybita na lokalnych pięciopensówkach. Na wyspie pojawił się w 1882 roku i od tamtego czasu opiekowali się nim tutejsi mieszkańcy. Wyobraźcie sobie, ile osób napotkał w swoim życiu ten sympatyczny gigant. W końcu przetrwał dwie wojny światowe. Pomyślcie o historiach, których był świadkiem. Gdyby tylko mógł mówić, pewnie onemielibyśmy z wrażenia. Jonathan ma kumpla Davida, innego żółwia. W wieku zaledwie 80 lat David to wciąż mały brzdąc w porównaniu do Jonathana i wiele jeszcze czasu przed nim, zanim osiągnie stateczny wiek Jonathana. Choć Jonathan jest dzisiaj najstarszym lądowym zwierzęciem na świecie, inny żółw imieniem Adwaita miał około 255 lat w chwili śmierci. To trzy razy tyle, co średnia długość życia przeciętnego człowieka. Adwaita był kolejnym z gatunku żółwi olbrzymich. Dożył swoich ostatnich dni w ogrodzie zoologicznym Alipore w Indiach. Jonathan musi więc być w formie, by pokonać rekord swego pobratymca. A skoro mowa o sędziwym wieku, to czy wiecie, że istnieje gatunek rekina, którego długość życia szacuje się na 300 do 500 lat? Rekin grenlandzki ma najdłuższą średnią życia wśród wszystkich gatunków kręgowców na świecie. Jeden z przebadanych okazów miał aż 400 lat. Dzieje się tak, ponieważ bardzo wolno rosną. Od 5 mm do centymetra rocznie. To strasznie wolno. Te rekiny osiągają dojrzałość płciową w wieku 100 lat. Wyobrażacie sobie czekać 100 lat, zanim będziecie mogli wsiąść za kółko albo kupić piwo? Chyba nie chciałbym mieć tak długiego dzieciństwa. Istnieją inne ryby, których wiek może was zaskoczyć. Hanako to słynny japoński karp koi. Gdy zbadano jedną z jego łusek, okazało się, że miał aż 226 lat. To wyjątkowo rzadki przypadek, gdyż karpie koi żyją zazwyczaj 25 do 35 lat. Więc może fontanna młodości znajduje się w Japonii? Coś tam musi być na rzeczy. Nie trzeba dodawać, że ta piękna rybka kilkakrotnie zmieniała właścicieli. Moja rada? Jeśli chcecie kiedyś kupić sobie karpia koi, kupcie mu ładne, duże akwarium. Kto wie, ile czasu będzie tam mieszkał. Wydaje się, że jest pewien związek między wodą a długowiecznością. Węgorz nowozelandzki to kolejny mieszkaniec wód, którego średnia długość życia wynosi 60 lat. To wynik dla samic. Samce żyją tylko od 12 do 35 lat. Sorry, chłopaki. Te dziwnie wyglądające stworzenia są spotykane tylko w Nowej Zelandii i Australii. Podczas badania węgorzy tego gatunku okazało się, że niektóre samice miały nawet 106 lat. Podobnie jak rekin grenlandzki, ich wiek związany jest z ekstremalnie powolnym wzrostem, więc nie ma co się spieszyć. Wyjdźmy z wody i wróćmy na suchy ląd. Lin Wang to najstarszy słoń na świecie. Dożył sędziwego wieku 86 lat. Jego życie było nie tylko długie, ale też pełne przygód. Był jednym ze słoni, których japońska armia używała do transportu zaopatrzenia. Zanim ukończył zadanie, on i jego słoniowi kumple zostali złapani przez Chińczyków. Przeżył pełną trudów podróż do Birmy, gdzie wykorzystywano go do stawiania pomników, a nawet występował w cyrku. Później wzięli go za sobą ludzie uciekinierów, którzy uciekali z Chin, kiedy władzę przejęli komuniści. Bezpiecznie dotarł do Tajwanu, gdzie dożył spokojnej starości w tamtejszym zoo. Nie wiem jak wy, ale mi się zdaje, że po tym wszystkim, co przeszedł, należało mu się wygodne i spokojne życie. Innymi zwierzętami znanymi z sędziwego wieku są papugi.
Poznajcie Kuki, kakadu ognisto-czubą, która ma na koncie rekord Guinnessa za bycie najstarszą papugą na świecie. W tej chwili przebywa w Brookfield Zoo, a jej wiek szacuje się na 82 lata. Nie wiadomo, ile dokładnie ma lat, ale w momencie pojawienia się w zoo w 1934 roku oceniono, że miała za sobą co najmniej rok, więc nie wiadomo. Kuki może mieć więcej niż 82 lata. Weźcie to pod uwagę, jeśli sprawicie sobie papugę. Może jeszcze was przeżyć. Muja to aligator amerykański żyjący w belgradzkim zoo w Serbii. Szacuje się, że wykluł się przed 1936, co robi z niego 80-letniego staruszka. Muja jest najstarszym znanym przedstawicielem swojego gatunku. Cierpiał na gangrenę i w 2012 musiał przejść zabieg amputacji części łapy. Przeżył także bombardowanie w trakcie II wojny światowej, które niemal zrównało ogród zoologiczny z ziemią. Jest więc nie tylko najstarszym zwierzęciem zoo, ale także kombatantem i zwierzęcym weteranem. Twoje zdrowie, Muja! Powróćmy do wody i przyjrzyjmy się kolejnym niesamowitym stworzeniom, które żyją bardzo długo. Czerwone jeżowce wydają się praktycznie nieśmiertelne. Te kolczaste zwierzęta mogą żyć około 100 lat, a jeżeli są zdrowe, bez problemu osiągną nawet 200 lat lub więcej. Pomyślcie tylko, ostatni rozbiór Polski miał miejsce nieco ponad 200 lat temu. Daje do myślenia, co nie? Niektóre z tych małych pełzaczy mogą być nawet starsze. Wieloryby grenlandzkie są uważane za najstarsze ssaki na Ziemi. U wybrzeży Alaski napotkano wieloryba, w którego wbity był grot harpunu, używanego przez wielorybników między 1885 a 1895 rokiem, co pozwala oszacować jego wiek na 115 do 130 lat. Ależ musiał mieć niezwykłe życie. Ten przypadek zwrócił na siebie uwagę naukowców, którzy odkryli, że ten gatunek wieloryba dożywa nawet 200 lat. Jedno stworzenie wybija się poza skalę, bo jest ni mniej, ni więcej nieśmiertelne. To znaczy, tak jakby. Jest taki gatunek meduzy, który po rozmnożeniu powraca do niedojrzałej formy polipa. Wydaje się, że to właśnie pozwala im przedłużyć życie. Dzięki temu udaje im się całkowicie unikać starości. Choć mają swoją naukową nazwę, powszechnie nazywa się je nieśmiertelnymi meduzami, ponieważ mogą w zasadzie żyć wiecznie. O ile oczywiście uda im się uniknąć zjedzenia przez całą wieczność. Powodzenia, morskie żelki! Znacie inne historie o bardzo starych zwierzętach? Podzielcie się z nami w komentarzach. Jeśli spodobał wam się ten filmik, kliknijcie na łapkę w górę i podzielcie się nim ze znajomymi. Zasubskrybujcie już teraz i czekajcie na kolejne filmiki, które pokażą wam jasną stronę życia.